dzień dobry, właśnie szykujemy się w trasę motocyklową. Dzisiaj jedziemy spod Łodzi do Gorzowa. I to jest ten moment, kiedy zorientowałam się, że nie ma szans, że zmieścimy się w dwa kufry i plecak. I teraz to jest ten czas, kiedy możemy zacząć panikować. Zostawiliśmy kilka rzeczy, spakowaliśmy się. Rafał właśnie pojechał zatankować. Wpadli moi rodzice, zabrali przyczepkę z kajakami nad zalew i z supem naszym. I mama zrobiła mi piękną fryzurę. Miała być pod kask, ale jest taka ładna, że ja chyba kasku nie będę zakładać, bo szkoda psu z tego pięknego warkocza. Nie wiem, czy jest to częste zjawisko, że skórzany kombinezon się kurczy, ale mi na pewno właśnie to się przytrafiło, bo coś tak mi mocno krępuje ruchy. W tym sezonie jeszcze nie jeździłam w tym kombinezonie, ale dam radę. Ale może sobie będę jechać w rozpiętej spodzie. Kierowca gotowy? To wiesz, do trasy przygotowany, zwarty. Jesteśmy w dworku Brodno. Poprawka Brodowa. Teraz będzie więcej mocy. Zjemy obiadek. Dobrze, fantastycznie. Ale chrupie. Poznań, także czas zatankować, oczywiście z przygodami przed chwilką, bo właśnie mnie coś tak ugryzło, ukąsiło. Poczułam, jakby mi się igła wbijała w szyję. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. No już się najedliśmy, teraz czas na motocykl. Jakiś czas później zjechaliśmy sobie jeszcze na pobocze, bo już trochę bolą tyłki. Ja tutaj się wiercę coraz bardziej. Rafciu daje radę, on jest po prostu genialny. Kolano strzela, ale ogólnie jest dobrze. To jest po prostu człowiek orkiestra. I motocyklem wymiata, i samochodem, i statkiem przecież nawet marynarz. Chodzę. I kajakiem. I kajakiem. I chodzi się z nim fajnie, i jeździ, polecam. Dzięki. Dobra, bo jesteśmy już czujni. Jak zwykle wybraliśmy sobie dłuższą trasę, ale zawsze wolimy jeździć przez polskie wiochy, bo po prostu polskie wieś latem. Z autostrady. A to swoją drogą. To no. Wyjdzie się 10 godzin dłużej i wszędzie są fotoradary. Mam nadzieję, że nie wyjdzie drożej ostatecznie. Ale no zdecydowanie przyjemniej jest. I tak wychodzi drożej. Szczególnie motocyklem. Daj, no weź. Ale jest pięknie, pięknie. Wolimy jechać sobie tutaj wszystkimi obrzeżnymi miasteczkami, wsiami i tak dalej, żeby po prostu podziwiać, jak jest bardzo ładnie. A na autostradzie nic nie widać, tylko trzeba jechać szybko. Ja dzisiaj naliczyłam już ponad 20 bocianów na drodze i tak sobie po 3 albo po 4 drepczą po polach. Raz widzieliśmy biegającego bociana, który się czegoś wystraszył i biegł. Ja w ogóle uważam, że Polska nie powinna mieć w godle orła, tylko właśnie bociana, bo to jest dużo bocianów. Zmieniamy. A ty wyglądasz fajnie, jak taki łobuz. Co to? Moje okulary. Nie! Nie! Nie. Jeszcze nie wiem, gdzie jesteśmy, ale musieliśmy się to zatrzymać. Zobaczcie. No wow. Masakra, nie wiem, co to jest. Jestem pod wrażeniem. Zobaczcie, to jest duży samochód. To jest naprawdę wielkie. Jakby co? Przyciąga uwagę. Tak. Ej, on ma nóż. Jaki nóż. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy zbierać punkty na motocyklu, ale nie będą to punkty karne, tylko punkty w ramach rajdu, w którym weźmiemy udział. Jedziemy właśnie pod salon Yamaha w Gorzowie i zaraz wszystkiego się dowiemy, bo sami jeszcze nie wiemy, jak będzie przebiegać trasa. Zatankowaliśmy motocykl i jesteśmy gotowi do pracy.
przeszliśmy szkolenie, odebraliśmy pakiety startowe i przez to, że my oboje rywalizujemy ze sobą będzie nawet. Będzie walka, słuchajcie, ruszamy, ja mam numer 7, Ada 24. I będziemy wykonywać zadania, jedziemy na rajd. Zdjęcia do wykonania w konkretnych punktach, mamy całą mapkę, mamy aplikację, w ogóle się zapowiada przegenialnie wyzwanie. Jeszcze nie wiem, jak po tych 4 godzinach my będziemy to zadanie robić. No właśnie, bo my notkę spędziliśmy na długich rozmowach, bo się zobaczyliśmy po przerwie z przyjaciółmi, ale daliśmy radę wstać, to już najtrudniejsze za nami. Pierwszy przystanek, musieliśmy zatrzymać się przy drewnianej dzwonnicy, mam nadzieję, że to jest to. I mamy zaliczone pierwsze zdjęcia. W pięknych okolicznościach musieliśmy znaleźć diabelski kamień. 666. Mieliśmy taką rejestrację 666, na wakacjach na Krecie. Wypożyczyliśmy motocykl. Kolejne zdanie zaliczone. Polecamy! A okazuje się, że już prawie w Niemczech kawkę pijemy. Wszyscy po niemiecku tutaj wszyscy rozmawiamy, mamy sobie hot dogi, kawka na stacji i jedziemy dalej, jesteśmy w połowie trasy. Jest i najbardziej wysunięty na zachód punkt Polski. A, tak, tak. 99. Jedziemy sobie wzdłuż polsko-niemieckiej granicy. Przystanek odnaleziony. Musieliśmy znaleźć czołg na ten. Kolejne zadanie, znaleźć czarownicę na drzwi. Ale ja. Na hulajnodze nie jest łatwo, bo każda podpórka to 5 sekund kary. Aha! Gotowa? O kurde, nie! To ale poczekamy, dobra. No. Dobra, dobra. Tak? 3, 2, 1, start! Dawaj, dawaj, dawaj! Ciasno pamiętaj, ciasno! Dawaj! Jedziesz! Dawaj, slalom! O nie, ścięte znowu, nie! Co za oszustka! Niektórzy nie mają predyspozycji. Czekujemy się na co? A ty jeszcze nie było, ty się tam zaprezentujesz. Witam serdecznie w moim domu. Ja, jesteśmy w domku dla lalek. Wspaniałym, przesadzaj, tu nie ma nic różowego. W życiu, oprócz nas. Tak, oprócz nas. To znaczy, ja jestem trochę...
z czego ty ryżysz? Jak... Ten Kentucky. Znaczy, zobaczymy. To jest jakaś podróba Kentucky. To jest po prostu jakiś kent. Ja mam różowy szary. To jest kent z wyprzedaży, wiecie, on tak wygląda. Znalazłyśmy. I działa Lublina. I jest Nutka. Ja i Action i Mati też jest. I Rafał. Ale a ja Barbie. A ja tak to. I Barbie. Dobra, już zobaczycie na skinie, nie? Chyba, że no. Barbie syrenka. To może być. Ty nawet syrenki nie robię sobie Barbie syrenkę. Pakując się na wyjazd, w ostatniej chwili wyjęłam plecaczek, który swoją drogą kiedyś dostałam od Natki, bo mi się on niestety nie zmieścił i stwierdziłam, że no dobra, no najwyżej pożyczę od Natki jakąś torebkę, na pewno też będzie miała. Okazuje się, że dostałam prezent urodzinowy przedwcześnie, bo urodziny mam przez dzień. Ale mówiłaś, że świętujesz cały miesiąc, no to co? Pasuje to idealnie. Właśnie mamy urodzinowy miesiąc. Czekamy na twój urodzinowy miesiąc. Mamy torebkę. Będzie dopiero w listopadzie. Ale mamy. Tak, ja mam. Boję się momentu, kiedy mam to w domu. Tak jakby mi czyta w myślach, nie? Chciałam jeszcze dopowiedzieć, że nie tylko chciała mi zajmować torebkę, bo przyjechała sobie z jednym kuferkiem, to jeszcze zajmowała mi czapkę. O. No jeszcze nie powiedziałam, że no tak. Oddam, więc pokaż jakby wszystko, nie jest moje, to pewne. A nie, żeś się wyzbroiła, jak stróż Boże ciało i... Później się rozliczymy. I vlogujesz. A wczoraj matka, jak ci nic nie pożyczyłam, to nie vlogowałaś, bo ślęczył mi od wczoraj. Tylko jedzenie, które zjadłam i... O. Też nie pokazałaś, ile zeszłaś. No właśnie, no wczoraj też już jakbyś się widziałeś. Ale dobra, zabieram je na randkę, to niech jej będzie. Muszę jej bilety kupić, żeby no się vlogowała jeszcze. I Marwin nie działa, no kurwa, moja matka. No jakby czerwka mi spadła, ale to nie. I tak wyglądamy jak Barbie. Ta. Nie wiem, jakim cudem Natalia masz figurę lalki Barbie. Ja też no, nie po wiem. Prostu tutaj się takie cuda ja nie mam. Kulinarne ja wciągam od twoich rodziców. Czas. Mamy taki rodzinny wieczór i po prostu to już jest 10. danie. Rodzinny, no to z rodziny, to z rodziny. No. To nie wiem, do czego jest podobne. To jest miejsce, w którym nasz motocykl stał przez całą noc, ale jest taka ulewa, że jak się obudziliśmy, to już nie stał, tylko leżał. No i właśnie sprawdzamy, w jakim jest stanie, bo wiemy, że w średnim i trzeba się nim zająć. O, to nasz pacjent, dwóch dzielnych mechaników nieustraszonych, walczy na deszczu. Drugi nie jestem ja, ja tu jestem tylko, żeby przeszkadzać i pokazać stan zniszczeń. No ciekawie jest bardzo i pogoda jakby nie ustępuje. Czy jest tanio? Jest tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Jest tanio. Czyli się na usterka, bo główne problemy mamy z hamulcem. Nie, z hamulcem nie jest problem. Teraz już spoko? No, przecież hamulec działa. Główny problem to jest rozbity tutaj szybka. I trzeba będzie wymienić całe obrotomierz. Mhm. Ale działa wskazówka, więc to jest jakaś drobna usterka, tak? Pierwszą przyjaciółkę, to ubrania pożycza się od jej faceta i później wygląda to tak. Pogoda jest koszmarna, ale prognozy na najbliższe dni również, więc wyruszyliśmy, już kawałek przejechaliśmy, ale nie jest łatwo. Rafał daje czadu naprawdę, ale rozważamy jakiś przystanek nawet z nocowaniem po drodze w razie czego, bo po prostu no bezpieczeństwo jednak przede wszystkim, a ten dzisiejszy rajd jest szalony. Kolejny przystanek, 17:40, zobaczcie jak mi zafarbowały dłonie od rękawic. Ja mam nie aż ostatni bestie, ale masakra. Co tu się dzieje? Wszystko sobie rozwiesiliśmy w miarę się suszy. I jesteśmy na stacji, przebieraliśmy się już drugi raz, jakieś tam warstwy mokre zdejmujemy, wymieniamy na sucha, ale zaraz w sakwach też nam wszystko przemoknie, więc... No tak średnio. Teren tutaj jest hit. Teraz sobie weźmiemy jakąś kawkę i coś do jedzenia. I o, jeszcze przed Poznaniem jesteśmy, nie? No, ponad półtorej godziny. Do Poznania? No. Godzina 20. No to spiłem w Poznaniu dzisiaj. Nie ma opcji, że więcej przyjedziemy dzisiaj. Tak nie myślę. No, do Poznania to przejedziemy na luzie. Gorzej no dalej. No mówię, no to w Poznaniu nocleg i rano ruszamy. No nie, dalej. No przecież rano będzie tak samo. No to co to zaraz? No ale chociaż prześpimy się, wygrzejemy, weźmiemy prysznic ciepły, coś nam podestą rzeczy. Bo zaraz mi już skórzane te przemakają, a ja na nich miałam spodnie, które ma teraz Rafał na sobie. Ja uważam, ale my już nie mamy suche spodni teraz, żeby się przebrać. Trzeba dojechać do Poznania i ocenić sytuację. Bo można wrócić autostradą po prostu wtedy. Albo autobusem. Cudowny widok. Cejrowski na motocyklu. Zodjazd, naprawdę.
dosłownie nas trzęsie. Jeszcze przy wsiadaniu na motocyklu upadłam na rękę. Zleciałam w ogóle z motocykla, więc super. A teraz zatrzymaliśmy się na rozgrzewkę. Mamy tutaj strogonowa, mamy leczo, mamy herbatę, mamy kawę. I z racji tego, że jesteśmy w okolicach Poznania, jest rogal świętomarciński, także tak sobie dogryzamy. Ale jest lodowato dosłownie i już za bardzo nie mam jak się rozgrzać. Rafał właśnie próbował. Gdzie się da, to się dosuszamy, ale już wszystko przemoknięte. No, ale jest ciepły jedzonko. Właśnie kupiłam najdroższe skarpetki w życiu, ale są suche i ciepłe i są warte wszystkich pieniędzy. Pasują mi do koloru dłoni również. Wzięłam na stacji benzynowej akurat były dwie pary. No i o, teraz lecimy się przebrać coś suchego, bo już swoich suchych nie mam. Wreszcie przestał upadać. Jesteśmy na autostradzie, mamy 22:24. Jeszcze jakaś godzinka, w sensie odkąd ruszymy, bo nie działa to tak niestety, że posiedzimy tu godzinkę i będziemy... Szkoda. Tak wygląda, nie wiem, zupkę mamy pomidorową, czekamy właśnie. I po drodze miałam raptem dwa kryzysy, gdzie sobie popłakałam trochę. Rafał przytulił już, okej. Wysuszył skarpetkę. Wysuszył mi skarpetki. Kupiliśmy sobie skarpetki na stacji benzynowej. Mamy pamiątkę. Oderwał nam się breloczek. Już teraz tak przyspieszyliśmy, że breloczek nie nadążył od kluczy. Jeszcze trochę, ale no nie. Chyba nasza najtrudniejsza trasa. W porównaniu z tym, co na Krecie było nawet. To dzisiaj jest hardcore. Do domu wróciliśmy po północy. Meldujemy się jakieś kilkanaście godzin później z naszym obiadem. Jest już prawie 19, a ja do tej pory niewiele wstawałam z łóżka. Staram się jak najmniej ruszać. O, jaki mam świetny, czyściutki telefon, tak swoją drogą. Używałam go w trasie cały czas. I cóż, Rafał ma jakieś super moce, bo wstał dzisiaj, ogarnia wszystko w domu bez problemu, nic go nie boli prawie, że trochę tam może się poprzeciągał. Ja jestem cała połamana i totalnie bez mocy, także dzisiaj chowamy się w domku, zamówiliśmy sobie jedzenie. Jedyne co, musimy zrobić zakupy, no i jeszcze trochę prania ogarnąć, bo przecież wszystko mokre w tych sakwach nam tu zmokło totalnie. No i przygoda była naprawdę niezła.